Siemeczko Ferajna, duży radziłbyś jak Herkules. Zaczynamy sobie kolejnego vloga. Jak rzadko u nas, u mnie na kanale, nie wiem z czym do końca on będzie. Po prostu miałem taką nieodpartą ochotę, żeby sobie wziąć kamerę i porozmawiać. Już wczoraj tak myślałem, może coś bym nagrał, ale w sumie nie ma nic nowego i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jak nie ma nic nowego, to warto coś nagrać. Być może nagle, spontanicznie coś się wydarzy. Także bierzemy kamerę, nagrywamy. I co się dzieje od początku dnia? Wstałem jakieś półtora godziny temu, myślę. Obudził mnie kurier. Przywiózł pewną paczkę, którą zaraz Wam pokażę. Nic w związku z tym nie jadłem, bo ta paczka mnie trochę zaangażowała i zajęła. Tylko wypiłem sobie wodę z cytryną. Za śniadanie zabierzemy się zaraz, ale właśnie zanim się zabierzemy za śniadanie i za resztę vloga, pokażę Wam, co przywiózł kurier. Zapraszam tutaj do półeczki na początku pysznej. Pyszna półka. Pyszna półka z suplementami, ale jak też widzicie, z innymi gadżetami. Po pierwsze, powiedzmy sobie o tym okupku. Dostałem go od Lelci i Piotrka, jak byłem w Warszawie na FIWE. Bardzo miły prezent, dzięki Wam wielkie. A obok, jak widzicie, są kubeczki. Pyszny, duży chłopiec i klasyczny logo być jak Herkules. Dostałem je dzisiaj właśnie od kuriera, razem z resztą rzeczy, które Wam zaraz pokażę. I są naprawdę mega. Te malutkie grafiki wyglądają super, są z obu stron. No i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, mi się bardzo podoba, będę z tego z chęcią pił kawę, więc zniknę z tego miejsca, ale na razie sobie tutaj postawiłem, żeby Wam pokazać i taką mam fajną gablotkę. A reszta rzeczy, jakie dostałem, to koszulki, całe 40 koszulek, całe 40 zamówień nie padło, ale tak zamówiłem na wszelki wypadek kilka sztuk więcej i teraz to grupuję na poszczególne zamówienia, bo niektórzy wzięli dwie sztuki, niektórzy jedną, inne różne rozmiary i tak dalej, i tak dalej. Nie zgniłe buty, nikomu ich nie wysyłam. No, także tym się zajmuję. No i śniadanie, jak mówiłem, jeszcze nie było, ale wypada coś zjeść. Także co, ja kończę powoli selektowanie tych koszulek do wysyłki. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wybiorę się z tym na pocztę. No i kolejny klip, kolejna scena, to już prawdopodobnie będzie moje śniadanie, także do zobaczenia. Co my tutaj mamy? Zaczynając od strony lewej, białeczko roślinne, smak wanilia madagaskarska, płatki orkiszowe, pestki dyni, siemię lniane, kakao, cynamon, jabłka, a tu mamy gotowy posiłek. Widzicie, jaka magiczna sztuczka? Pewnie chcecie wiedzieć, jak to powstało, bo nie macie inspiracji na swoje śniadania. Okej, dobra, zdradzę Wam ten sekret, także zapraszam. Okej, zatem zdradzamy sekret śniadania. Jak widzicie, mam tutaj płatki orkiszowe, zalałem je wrzątkiem, przykryłem i odstawiłem na około 15 minut, żeby sobie nasiąkły i trochę się schłodziły. W młynku do kawy mamy siemię lniane. Siemię lniane, które właśnie dodam zaraz do tych płatków, nie dodawałem świeżo do bardzo gorących, żeby właśnie nie traciły tych swoich wartości odżywczych, tylko jak całość już ostygnie, kilka ruchów. Myślę, że styka. Tak, mamy proszek. To leci do płatków. Czas na kolejny sypki składnik, którym jest kakao, łyżka kakao, także lecimy. To wypada wstępnie jakoś wymieszać. Mamy kakaowe płatki i myślę, że już by można było to jeść nawet ze smakiem, ale dodajemy jeszcze więcej składników. Kolejno poleci sobie białeczko o smaku wanilii madagaskarskiej. W całości taką się prezentuje. Trochę odsuniemy płatki. O, widzicie? Spoko białko. Jeżeli chodzi o aminogram, to zaraz Wam go ogarnę. W porcji, której użyjemy, będziemy mieli około 25 g białka, na miarkę 33 g. Także biorąc pod uwagę, że białko wpadnie jeszcze z reszty składników, będziemy mieli blisko 50 g białka w tym posiłku. Także lecimy sobie z białeczkiem. Zapach jest naprawdę mega. Te odżywki, ta seria Vivo, mają najlepszy aromat, jeżeli chodzi o wszystkie odżywki ze sklepu Siła Roślin. No i mi też najlepiej smakują, nie? Zdecydowanie. Są cztery smaki, dotychczas próbowałem trzy. Karmelowa maka, jagodowy i właśnie wanilia madagaskarska. Karmelowa maka jest na pierwszym miejscu. Jeszcze jest surowe kakao, którego nie piłem.
Dobra, łączymy te składniki również. Płatki, siemię lniane, kakao, odżywka białkowa. Leci kolejny składnik, czyli jabłko. Pokrojone po prostu w kostkę, jakoś tak bez specjalnych umiejętności. Wlatuje do środka. Na samą górę dajemy oczywiście cynamon. I całość jeszcze posypujemy pestkami dyni. Główna część naszego śniadania, czyli płatki owsiane z jabłkiem, cynamonem, kakao, odżywką białkową, siemieniem lnianym i pestkami dyni. No i oprócz tego mieliśmy jeszcze jabłko skrojone w takie księżyce, posypane cynamonem, ale to jest raczej banalnie proste, także nie pokazuję. Smacznego wszystkim. Ok, oglądam sobie wcześniejsze klipy i podjąłem decyzję, co będzie w tym filmie. Także nie będzie to kolejny vlog, treningi, jedzenie, pogadanka i tak dalej, że kolejne 20 minut. Tylko przyciśniemy trochę tempa i zrobimy z tego taki szybki foodbook. Mam nadzieję, że zmieszczę się w około 10 minut. Zasuwam na pocztę, po koperty i tak dalej. Także nie przyciągam. Widzimy się przy kolejnym jedzeniu. Pioneczka. Ok, witam Was przy kolejnym bardzo dużym posiłku. To jest jeden z tych dni, kiedy zdaję sobie sprawę o godzinie 16, że no mam do zjedzenia jeszcze masę kalorii. Stąd też właśnie drugi posiłek jest taki duży. W trakcie grobina zjadłem sobie jeszcze jedno jabłko. Ale co mamy tutaj? Makaron, szpinak, czerwona fasola, ciecierzyca i słonecznik. Jeżeli chodzi o przygotowanie tego arcydzieła jedzeniowego, to wyglądało to następująco. Na patelni w pierwszej kolejności leci szpinak mrożony. Równocześnie sobie gotujemy makaron, gdy szpinak już tam nam się powiedzmy jakoś rozmrozi, już się tak wstępnie przyrządzi. Dodajemy do całości pomidory z puszki, najlepiej krojone, ale cóż, no nie było takich w Biedronce, także poradziłem sobie z tymi całymi. To tak jakoś można rozbić powiedzmy łyżką właśnie drewnianą. Możemy to sobie przyprawić, w moim przypadku zioła prowansalskie, pieprz i sól. Następnie dodajemy fasolę oraz ciecierzycę. I na sam koniec makaron i słonecznik. I dostajemy taki właśnie gotowy posiłek, gdzie jest masa wartości odżywczych. Mamy i tłuszcze, i białko, i węglowodany. Przede wszystkim tych węglowodanów jest dużo, ale ja uważam, że jeżeli ktoś jest właśnie aktywny fizycznie, to nie ma co tych węgli się bać. Wcześniej, jak mówiłem, jeszcze było jabłko, teraz zabieram się za ten posiłek. I właśnie zdałem sobie sprawę, że chyba trzeba kupić większe talerze, bo co, będę cały czas jadł z patelni, więc za mocno. Smacznego i widzimy się później. Aktualizacja, jednak zmieściliśmy się w talerzu, na jednym talerzu cały posiłek, więc nie ma tak źle. I żeby też nie było tak czysto, tak super zdrowo, to mam nadzieję, że zmieszczę zarówno w kaloriach, jak i w żołądku jeszcze taki deser. Powiedzmy, to są takie chipsy z komosy ryżowej, więc też nie jak na deser, jak coś powiedzmy pseudo chipsowego, to też jest dosyć zdrowe. Kalorie i makroskładniki. Wszystko macie napisane. Także to wpadnie prawdopodobnie po zakończeniu dania głównego. Także smacznego. Ok, dzisiaj był naprawdę ciężki trening. Był taki wydolnościowy. Nie wiem, czy siłowy, czy wydolnościowy jest gorszy, ale dla prawie 100-kilowej osoby, no to taki wydolnościowy, gdzie mam jakieś stacje, łączone ćwiczenia i na końcu jeszcze jakiś interwał. To jest prawdziwa masakra, także nie chce mi się teraz jeść nic ciężkiego. Więc posiłek będzie lekki, szybki, słodki. Także zapraszam. No i co my tutaj mamy? Ponownie są płatki orkiszowe. Ponownie z kakao, ponownie z cynamonem i z odżywką białkową. Kurczę, ciemno jest, ale chyba damy radę. Jak widzicie, na wierzchu jest pokrojona gorzka czekolada w takie kosteczki. Pozostała część czekolady jest tutaj. Czekolada jest dokładnie taka. 70% kakao. Nie ma w środku mleka, także cacy. I to jest ostatni posiłek. Tak, zjem całą czekoladę, bo tak mi dzisiaj pozwala makro. A jeżeli chodzi o makro, to szybko podliczamy. Tutaj pokazujemy. No i co? I to by było tyle, jeżeli chodzi o taki fast foodbook. Mam nadzieję, że udało się zmieścić w tych 10 minutach. Trzy prośby. Zostaw subskrypcję, jeżeli to już robisz, to niech Twoja koleżanka bądź Twój kolega zostawi suba, żebyśmy dobili do 10 tysięcy i żebym mógł zjeść 10 tysięcy kalorii. Później oczywiście zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz. Możesz zasugerować, co chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku, albo jak Ci się podobał ten odcinek, albo cokolwiek chcesz napisać. Także dzięki raz jeszcze za uwagę.
za spełnienie moich trzech próśb i widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam serdecznie.